Państwa, to jest 33. koncert cyklu Nowa Huta, dlaczego nie, a tym razem WHE i goście. W Łaźni graliśmy taki koncert. Po tym koncercie przed Bartek Szydłowski mówi, że on tutaj ma taki pomysł, że jest taki poemat dla dorosłych Adama Warzyka i że można by z tego zrobić operę nowohucką i czy nie zainteresowalibyśmy się tym tematem. Po tym koncercie wklepałem w wujka Google poemat dla dorosłych Adam Warzyk, przeczytałem ten poemat i okazało się, że są w nim zawarte obrazy, które można dowolnie wycinać te obrazy i z tych obrazów powstaje jeszcze inna, nowa wartość. No i okazało się, że poemat dla dorosłych jest świetny i no nic tylko po prostu brać się i malować dźwiękiem. No. Proszę jeszcze poczekać. Chciałam tylko, żeby pani była już gotowa przy domofonie, dobrze? Symfonia domofonowa, opus pierwsza, w wykonaniu Nowohuckiej Kameralnej Orkiestry Symfonicznej. Dzień dobry. Bardzo proszę. Zapraszam. Dziękuję. Dobry. Dziękuję. Dziękuję. Długo zastanawialiśmy się, czemu, jakie słowa powinny znaleźć się w symfonii domofonowej. A w końcu zrozumieliśmy, chodząc po Nowej Hucie, że nam Polakom, nam Nowohucianom najbardziej potrzeba prostych słów, żebyśmy sobie je wiele razy powtórzyli. Panie Maćku, w Nowej Hucie, w rodzinnym ogrodzie działkowym. Pierwszy ogród działkowy na terenach polskich pojawił się pod koniec XIX wieku w Grudziądzu. Szczególnie te ogrody kojarzą nam się z PRL-em. W ogóle w krajach socjalistycznych, gdzie wiecznie nie było niczego w sklepach, takimi produktami ratowała się spora część rodzin. Każdy zakład pracy stawiał sobie za punkt honoru, żeby mieć tak zwany pracowniczy ogród działkowy, więc bardzo często tutaj zakłady pracy załatwiały w gminach, w urzędach tereny, na których powstawały te ogrody. Przypomnijmy też, że te ogrody to była taka forma zazieleniania nieużytków. To z reguły często były jakieś takie zupełne odpady, a czasami wręcz hałdy, jakieś wysypiska żużlu, gdzie dopiero trzeba było nawieźć ziemię, żeby cokolwiek mogło tutaj wyrosnąć. Pamiętajmy, że 70% mieszkańców, którzy tutaj przybyli, zamieszkali, byli to ludzie pochodzący ze wsi, więc bardzo często się zdarzało, że hodowano w mieszkaniach małe zwierzęta domowe, czy kury, czy kaczki, więc takie działki
też w jakiś sposób one ten problem zlikwidowały. Aczkolwiek później też wyszły przepisy zakazujące trzymania zwierząt hodowlanych na działkach. Te działki, które powstały w latach 60., 70., one, jeżeli chodzi o tą małą architekturę, różnią się wykorzystanym materiałem, ponieważ w latach 80. z powodu braku wszystkiego wykorzystywano każdy materiał, który udało się czasami w sposób graniczący z cudem zdobyć. Taki przykład myśli inżynierskiej, bo czasami te działki miały drzwi od windy na przykład, czy były przerabiane z kiosków ruchu. Polak potrafi. Oprócz oczywiście uprawy na swoje własne potrzeby, czy warzyw, czy owoców, było to doskonałe miejsce, żeby oderwać się od tej szarugi gdzieś dymiących kominów, czy też buczących wielkich pieców i jednak miło spędzić właśnie czas, rozpalając sobie czasami małe ognisko, no bo teraz jak gdyby formuła tych działek troszeczkę się zmieniła i w większości dymią grille. Thank you.